W RMF FM i na RMF24.pl politolog, szef Fundacji Batorego, świadek i uczestnik historii Aleksander Smolar. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To, co wynurzy się dziś z teczki generała Kiszczaka, pokaże nam prawdziwe oblicze historii i prawdziwe oblicze Lecha Wałęsy? Nie, oczywiście historia jest niesłychanie złożona, jest bardzo skomplikowana. Pokażę pewien fragmencik, nawet przyjmując hipotezę, że on, jak się mówi, podpisał deklarację, to wiemy o tym od bardzo dawna. Natomiast to w żadnym wypadku nie eliminuje tego innego Wałęsy, który stał się symbolem Polski w całym świecie. Pan mówi, wiemy o tym od bardzo dawna, czyli od kiedy? Od kiedy Aleksander Smolar o tym wiedział? No, ja wiedziałem już prawie na pewno, to znaczy od listy Macierewicza. Ja po prostu, czyli innymi słowy, to jest wczesny okres III RP, ale przecież w czasach Solidarności już ludzie z jego środowiska, kierowani zawiścią, czykolwiek bądź, którzy razem z nim pracowali, jak Gwiazdowie, jak Anna Walentynowicz, opowiadali o nim jako agencie i te plotki, one przenikały. Ale wtedy te plotki były wiarygodne, czy uznawał je pan, słysząc je za jakąś zemstę czy rozgrywkę polityczną? Ja wtedy nie uważałem za wiarygodne, ale równocześnie wtedy, kiedy miałem już dość głębokie przekonanie, że miał ten rozdział Lech Wałęsa, to znaczy po grudniu 70 roku, jako młody robotnik ze wsi pochodzący, że jego złamano. Ja to brałem pod uwagę, tylko równocześnie, wie pan, to, czego on dokonał już w 80 roku, było tak wielkie i tak świadczyło o zerwaniu z tą przeszłością, że to nie miało znaczenia. Ale uważa pan, że ta przeszłość nigdy nad teraźniejszością polityczną Lecha Wałęsy nie zaciążyła? Nie w latach 80, ale na przykład w 90. Czy nie był człowiekiem jakoś psychicznie spętanym? No wie pan, jeżeli człowiek w takiej sytuacji, w jakiej on się znalazł na odosobnieniu, prawda, w Warłamowie, gdzie był sam zupełnie izolowany, nie złamał się, a gdyby on się złamał, gdyby zgodził się na warunki władz PRL-u, to znaczy, żeby stanął na czele Solidarności BIS, tylko czyli takiej uładzonej Solidarności, która by współpracowała z komunistami, gdyby on zrobił taki drobny krok, to on by miał prawo sądzić, że by uratował życie i na dodatek złamałby Solidarność, dlatego że Solidarność była z nim utożsamiana. Tak jak dzisiaj, do dzisiaj jest utożsamiana, niezależnie od tego, co robią tacy ludzie, zapomnieni już od czasu do czasu. Ich widać w telewizji, jak pan Śniadek, który był jednym z następców, prawda, Lecha Wałęsy. Dla pana, czyli człowieka, który w 68 roku trafił do więzienia, to, że Służba Bezpieczeństwa w tych latach 60., 70. potrafiła złamać człowieka, nie jest niczym... nie do wyobrażenia? Do wyobrażenia to jest oczywiste. My znamy literaturę, znamy historię. To się oczywiście często zdarzało i w 68 roku, jak pan wspominał o moim drobnym rozdziale, to oczywiście też takie przypadki były. Bo w 68 roku też parę osób się dało złamać. No to jest oczywiste. Najważniejsze jest jednak później, jak ludzie z tego wychodzą. Otóż Wałęsa zdał w latach 80 taki egzamin, poczynając od przewodzenia ruchowi. Przecież tam były inne wybitne osoby, które odegrały ważną rolę. Anna Walentynowicz, byli Gwiazdowie, byli inni. Oni nie mieli jednak tego formatu przywódców i tego charyzmatu, żeby pociągnąć za sobą na tę ryzykowną wyprawę w historię, żeby pociągnąć za sobą, że tak powiem, Gdańsk i później całą Polskę. Pan, gdy Lech Wałęsa szedł ku prezydenturze na początku lat 90., był jego zdecydowanym przeciwnikiem, ale rozumiem, że nie z powodu tego epizodu współpracy. Nie, ten epizod nie miał żadnego znaczenia. Ja uważam po prostu, że on się nie nadaje i zresztą jego prezydentura tylko to potwierdzała, że on był wielkim, to często tak bywa, wielki przywódców czasów rewolucyjnych nie nadają się na czasy normalne. On nie pasował do tej funkcji i to było wielką szkodą, że jego ambicje rozbuchane pchały go w tym kierunku, a trzeba powiedzieć, że Jarosław Kaczyński był wśród tych, którzy go popychali do tego. Jeśli bezdyskusyjnie zostanie przesądzone, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Bolkiem, to będzie oznaczało koniec jego mitu, koniec mitu Solidarności, podkopanie fundamentów III RP? Nie, wie pan, to co powiedział pan Waszykowski, który jest postacią groteskową, człowiek, który ma zajmować się obrazem Polski w świecie, wypowiada takie rzeczy, że to stawia w ogóle wątpliwości, jeżeli chodzi o korzenie, prawda,
prawda, trzeci RP i to, co prezydent Duda nawet powiedział, że przechowywanie w szafie papierów jakichś, że to jest trzecia RP, on jest prezydentem trzeciej RP. On o tym zapomina, prawda, że on ślubował na tę konstytucję, w której jest w preambule, pisze się o trzeciej RP. To jest niesłychane. To jest niesłychane. Wie pan, to nie będzie miało żadnego wpływu. To może mieć pozytywny wpływ na formowanie się kultury demokratycznej w Polsce. Po prostu, żeby uczyć, że ludzie są złożeni, że ci sami ludzie mają momenty wielkości prawdziwej i historia ich zapamiętuje jako takich i mają również momenty słabości. Churchill nigdy by nie został przywódcą, bo miał złożone stosunki z alkoholem, z pieniędzmi. Wiele tysięcy ludzi straciło życie przez niego, prawda? I równocześnie on jest uważany za jednego z najwybitniejszych polityków światowych XX wieku. Uważa pan, że kiedy podręczniki historii będą pisały o Lechu Wałęsie, to ten epizod współpracy będzie epizodzikiem, albo wręcz nie zostanie umieszczony w tej biografii Wałęsy? Nie, możliwe, że będzie umieszczony. Ja uważam, że powinien być umieszczony, żeby pokazać właśnie skomplikowanie losów ludzkich i dramatyzm. I również, jeżeli się będzie opisywało w kategoriach społecznych. Droga człowieka ze wsi, człowieka, którego umiejętności czytania i pisania były bardzo ograniczone, do, tak powiem, salonów świata globalnych, prawda? To jest piękna historia, ale w której oczywiście były potknięcia. Czy według pana wokół tej teczki toczy się dzisiaj jakaś poważna gra polityczna, czy to są tylko jakieś odpryski? No, toczy się. Moim zdaniem jednym z najważniejszych wymiarów tej rewolucji, którą dokonuje, moim zdaniem, kosztem Polski Jarosław Kaczyński, to jest to, co Aleksander Hall nazwał w swoim artykule opublikowanym bodaj dzisiaj rewolucją nihilizmu. To znaczy, że tu chodzi o zniszczenie do korzeni, do podstaw trzeciej RP i za tym jest taki rewolucyjny mit, że na to miejsce postawimy inną, piękną, wyobrażoną Rzeczypospolitą z patronem, jego bratem jako patronem. On kiedyś już to mówił w 2010 roku, że on powinien zastąpić, prawda, Lecha Wałęsę jako ten patron i z głównym realizatorem, przywódcą Jarosławem Kaczyńskim. Wie pan, To chodzi o to. Poza tym tu chodzi o niszczenie wszystkich ludzi, którzy jakoś byli związani z tym wielkim okresem naszej przygody w historii, 27 już latami i również wielkich osiągnięć, chociaż również wielkiego bólu w różnych środowiskach społecznych. To na koniec chciałem pana zapytać, kto wygrał szczyt europejski? Cameron i Wielka Brytania, Szydło i Polska, czy Unia Europejska jako taka? Czy wszyscy przegraliśmy? Wie pan, ja nie wiem, że ja nie wykluczam, że każda z tych odpowiedzi może być prawdziwa. To dopiero zobaczymy po głosowaniu. Po referendum. A wokół tego referendum brytyjskiego stawia pan znak zapytania wokół jego wyniku? Stawiam bardzo poważny znak zapytania. Dlatego, nie ma pan pewności, że nie, dobrze się skończy. Nie. To znaczy najbliżsi współpracownicy, prawda, nawet przyjaciele w rządzie Camerona porzucają go obecnie i bardzo wpływowa postać, niesłychanie charyzmatyczna. Boris Johnson, prawda, burmistrz Londynu, opowiedział się zdecydowanie przeciwko. I przywódca Labour Party, formalnie ta partia jest za Unią Europejską, ale ten przywódca, on był skrajnym lewicowcem. Jego stosunek zawsze do Unii Europejskiej był bardzo ambiwalentny. Innymi słowy, dalece nie jest to pewne. A uważa pan, że z tej polskiej perspektywy, to na co Polska i Europa się zgodziły podczas tego szczytu, jeśli chodzi o ograniczenia takie socjalne dla imigrantów, to jest sukces brytyjski? Taki bezdyskusyjny? No, to jest umiarkowany sukces. To znaczy, wrogowie Camerona, którzy nie chcą Unii Europejskiej, mają w dużym stopniu rację, że te zmiany są ograniczone z ich punktu widzenia, z punktu widzenia eurosceptyków, prawda? Natomiast oczywiście Polacy, którzy tam będą zwłaszcza wyjeżdżali do pracy, no będą podnosili jakieś koszty tego, ale ja w żadnym wypadku nie stawiam zarzutu władzom polskim z tego powodu. Aleksander Smolar, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.